wielkie pomarańczowo-biało-czarno-szare ptaszysko. Szyba robi robotę, broniła mnie przez atak chrabąszczyk. No rasowy turystyk. Mogę trochę o nim poopowiadać. Suzuki V-Strom 1050 XT. Kolejna generacja V-Stroma. Nowość na 2020 rok od japońskiego koncernu. Mam za sobą kilkaset kilometrów już na tym motocyklu, więc mogę trochę o nim poopowiadać. Rasowy turystyk, konkurencja dla GS-ów. Świetnie spisuje się na trasie. Jest bardzo wygodny, bardzo żwawy. Przelotowa prędkość 150-160 powiedzmy. Oczywiście tam, gdzie to jest dopuszczalne. Ale jak trzeba, to on ze tych 150 do nawet 2 zł z przodu całkiem żwawo się dalej rozpędza, także ma ten zapas siły naprawdę w szerokim zakresie obrotów. To jest motocykl typowy na dalekie trasy. Świetnie radzi sobie w zakrętach, ma dosyć twarde zawieszenie z przodu, to jest upside down. Tak on się chętnie składa, a jak już się złoży, to idzie po prostu jak po szynach. Kilka parametrów na jego temat. Silnik 1037 cm3 pojemności, 79 kW mocy. 100 Nm momentu obrotowego. Jest to silnik dwucylindrowy w układzie V. Sześciobiegowa skrzynia, bardzo precyzyjna. Może trochę ktoś narzekać, że jest nieco głośna. To tak niektóre typy mają. Okej. Okay. Motocykl ma bardzo ciekawe malowanie. Tak wielkie, pomarańczowo-biało-czarno-szare ptaszysko. Lampa z przodu, bardzo charakterystyczna. Znamy ją chociażby z Katany. Świetnie doświetla drogę, świetle nas widać. Super sprawa to jest ta szyba z przodu z regulowaną wysokością, prędkości 140, 150, 160 w ogóle nam opory wiatru praktycznie nie przeszkadzają. Poza tym, jak tutaj widać, chroniła mnie przez atak chrabąszczy, które po prostu wczoraj w nocy wracałem. No jeszcze mi się coś takiego nie przydarzyło, żeby tak mnie owady atakowały. Suddenly there was a terrible roar all around us and the sky was full of what looked like huge bats. All swooping and screeching and diving around the car. Motocykl jest, jak na turystyka przystało, dosyć wysoki. Kanapa jest umieszczona na wysokości 850 mm. Ona ma regulację 20 mm, więc osoby wyższe, niższe mogą tam jeszcze się troszeczkę pobawić. On waży 248 kg, także to jest ciężki motocykl. Jeszcze jakbyśmy dołożyli kufry, oprócz tego centralnego, boczne tutaj montowane do tych stelaży, to na pewno to będzie sporo więcej. No ale to jest turystyk. Więc wolne manewry, no trzeba uważać. Okej, to na co niektórzy narzekają, a niektórzy uwielbiają, to jest to, że ten motocykl jest naszpikowany elektroniką. Dokładną specyfikację to podam wam w linku gdzieś w opisie, bo tam jest cały PDF od Suzuki, można sobie dokładnie poczytać. Ja tylko wspomnę o tym tak, że tu jest dwustopniowy ABS, którego nie można wyłączyć. Trójstopniowa kontrola trakcji. Że można sobie dopasować poziom przyczepności. Tu wam włączę teraz jeszcze wyświetlacz, nie wiem, czy coś będzie widać. Tu mamy to wszystko, 2 stopnie ABS-u, 2 stopnie kontroli trakcji i jeszcze mamy tak zwany system Drive Mode Selector, czyli to są mapy silnika ABC, gdzie A to mamy tę przepustnicę dostępną najbardziej, on jest wtedy najwięcej
szaleństwa mamy do dyspozycji. C to jest taka delikatna, najbardziej delikatna. To jest bardzo fajne, bo jak ktoś dopiero zaczyna, powiedzmy, z takim dużym motocyklem, to sobie ustawia to C i on jest, powiedzmy, wtedy w miarę łagodny w obsłudze, to znaczy nie wyrwie nam tyłka z siedzenia, jak gwałtownie odkręcimy rolkę gazu. Skoro już jestem przy wyświetlaczy, nie wiem, czy ty coś widać na nim, bo jest dosyć mocne słońce, ale to jest chyba ten sam wyświetlacz, co jest w Katanie. Także mamy biały font na czarnym tle. No, widoczność jest w miarę spoko, natomiast no, jak widać, jest tu trochę dyskoteki, bo oprócz tego, jaki zapięty bieg, obroty, prędkość, to mamy jeszcze tak poziom paliwa, ile on teraz spala litrów na 100 km, ile ma przejechane, jaki ma całkowity przebieg, ile nam zostało na baku do przejechania. Mamy jeszcze temperaturę powietrza na zewnątrz, akurat teraz 21 stopni, ale w słońcu jest o wiele więcej. No i godzina. Także jest tego trochę się trzeba przyzwyczaić. Ja jednak jestem zwolennikiem minimalizmu, ale jak to jest dużo elektroniki, to musimy mieć też i sporo wskaźników. Co jeszcze z ciekawostek? Mamy tempomat nawet. O, tutaj się tym włącza tempomacik i na autostradce możemy sobie ustawić jedną prędkość i motocykl sobie leci. Tutaj sterujemy wszystkimi ABS-ami, kontrolami trakcji i mapami zapłonu. Bak. Pojemność 20 litrów. Producent podaje, że on ma spalanie 4,9 litra na 100 km. Okej, jeżeli jeździmy dosyć oszczędnie, czyli tak powiedzmy do 110 km na godzinę, to tam poniżej piątki zejdziemy. Natomiast ja średnio, no mówię, nakręciłem ponad pod 1000 i mam średnie spalanie 6,5. No trzeba o tym pamiętać, że on tego paliwa trochę łykać lubi. Jaki ja kocham tę naftę, no. Chleba. Ma świetne gumy, to są Bridgestone Batlax. Skoro już tutaj jestem w tym miejscu, to układ hamulcowy, dwie potężne tarcze z przodu, jedna z tyłu, zacisk Tokiko. Nieraz musiałem wyhamowywać go z dużych prędkości i ten układ hamulcowy radzi sobie bardzo dobrze, podobnie jak ABS. No oczywiście to jest V-ka, więc silnik też nam pomaga. Co jeszcze? Ma asystenta pracy przy niskich obrotach, co jest chyba w Suzuki już standardem, ale mogę się mylić. No to jest fajne, bo tam gdzieś przy tych wolniejszym poruszaniu się czasem nam te obroty spadną, no to on się nie dusi, nie kaszle, nie szarpie, tylko fajnie sobie równo zaczyna pracować. Duże lusterka, bardzo dużo w nich widać. To jest też spoko sprawa, można sobie tutaj zamontować nawigację bezproblemowo za szybą, także też telefon się nie będzie gibał, ja z tego korzystałem. Bardzo fajna rzecz do turystyka Ideolo. Jest stopka centralna z ciekawostek, to też się może przydać. Jak ktoś chce go gdzieś stabilniej postawić i na przykład sobie nasmarować łańcuch albo coś tam zrobić. Cena tego motocykla, ponieważ to jest taka wersja premium tych Wistromów 1050, to on jest trochę droższy niż standard i kosztuje 59 900 zł. No jakbym miał go podsumować... To jest taki motocykl, którym po prostu można, na którego można dzisiaj wsiąść i objechać ziemię. I on sobie całkowicie z tym poradzi. A teraz standardowo trochę zapraszam na jakieś pokazówki z jazdy.